Agata z Otwartych Klatek i zapraszam Was na kolejny odcinek z cyklu Otwarte Klatki Gotują. Dzisiaj zaprezentuję Wam potrawę, którą można by roboczo nazwać gulaszem z warzywami, cieciorką i masłem orzechowym jako w sumie głównym składnikiem i sekretnym składnikiem całego dania. Tak naprawdę potrzebujemy bardzo prostych rzeczy, które możecie dostać praktycznie na każdym rynku, w każdym supermarkecie. Jeżeli chodzi o przyprawy, których dzisiaj użyję, one są trochę bardziej wyszukane, bo stawiamy na taki hinduski styl w naszym gotowaniu dzisiaj, ale możecie też ze spokojem znaleźć ich odpowiedniki w supermarketach. Ja zapraszam do szukania przypraw w jakichś takich sklepikach małych na ryneczkach, gdzie możecie dostać duże opakowania w bardzo fajnych cenach. No i te przyprawy mają też o wiele lepszą jakość. Zaczynamy tak naprawdę od najprostszego składnika, to jest olej. Kolejny nasz składnik to jest cebula. Posiekana już wcześniej, troszeczkę posolona, czerwona papryka, pieczarki pokrojone w plasterki, ziemniaczki. Możemy użyć najprostszych, najfajniejszych polskich ziemniaczków z ryneczku. Ja na przykład nie obieram ich ze skórki, bo tak lubię, ale jeżeli macie inne preferencje kulinarne, to jakby nie kłóci się to, żeby je obrać. Jedna cukinia. Ja kupiłam żółtą, dlatego że pierwszy raz będę jadła żółtą w tym roku, ale może być to klasyczna zielona cukinia. Dwie puszki krojonych pomidorów. Puszka cieciorki. Masło orzechowe Primaviki jako nasz główny dzisiejszy zaskakujący element naszego dania. No i jeżeli chodzi o przyprawy, no to mamy klasycznie sól i pieprz w naszej matrioszce dzisiaj. Na górze jest pieprz, na dole jest sól. Czosnek i przyprawy najlepiej jak wymienię po kolei, o co tutaj z nimi chodzi. Ta żółta, piękna substancja to jest klasyczna kurkuma, którą dostaniecie praktycznie w każdym już sklepie. Później dalej mamy mieloną gałkę muszkatołową. Następna przyprawa tutaj to jest garam masala. Jest to typowo hinduska przyprawa, mieszanka kilku składników, która nadaje właśnie fajny, ciekawy, orientalny smak potrawom. Kolejna przyprawa to jest kumin, czyli mielony kmin rzymski. I ta czarna tutaj, którą będziemy dodawać na końcu, to jest czarnuszka. Jeżeli będziecie mieli problem z dostaniem czarnuszki, chociaż polecam spróbować ją, bo ma fajny, pikantny charakter, możecie równie dobrze użyć czarnego sezamu albo zwykłego prażonego sezamu. To przechodzimy teraz do gotowania. Wlewamy nasz olej, tak jak mówię, u mnie tego oleju jest trochę więcej i czekamy, aż on się rozgrzeje. Z reguły zajmuje to po prostu chwilkę. Nigdy nie róbcie tego, że wrzucacie jedzenie na zimny olej, bo to jest po prostu karygodne i uwłacza po prostu godności człowieka, tak uważam, jeżeli chodzi o kuchnię. Obojętnie od tego, co smażycie, olej musi się po prostu rozgrzać. Tak samo jak woda musi się po prostu zagotować, zanim wrzucimy do niej makaron albo ryż. Jak sprawdzić, czy nasz olej jest wystarczająco dobry? Bierzemy jeden kawałeczek cebulki i wrzucamy i czekamy, aż zacznie bardzo dobrze skwierczeć. I całą naszą cebulę w pierwszej kolejności wrzucamy. Cebula jest wcześniej osolona, to jest bardzo ważne praktycznie, żeby nam się po prostu od razu nie spaliła. Po jakimś momencie, aż cebula nam się zeszkli, zajmuje to dosłownie 2-3 minuty, dorzucamy paprykę i przyprawy z czosnkiem razem. Rzecz, którą zostawiamy na potem, to czarnuszka, którą dodamy na sam koniec dania. Kiedy cebula, papryka, czosnek z przyprawami już nam się tak ładnie uduszą, powinniśmy dodać pieczarki i od razu z pieczarkami dodajemy ziemniaki. Przykrywamy całość przykrywką i też dolewamy jeszcze pół szklanki, może nawet szklankę wody. Kiedy nasze warzywa zmiękną, najlepiej sprawdzić to po prostu gryząc kawałek ziemniaka, możemy dorzucać kolejne składniki. Cukinia. Nasza cukinia już tak zaczyna sobie ładnie mięknąć, więc dodajemy wspomniane pomidory. I na sam koniec przedostatni składnik, ciecierzyca. Jedyna rzecz, jaka zostaje nam na sam koniec, tak naprawdę tuż przed podaniem potrawy, to czarnuszka, którą możemy dodać i uzyskamy bardzo fajny, taki hinduski, wyrazisty aromat całego dania. No i w sumie składnik kluczowy naszego dania, czyli masło orzechowe. Robimy wszystko na bogato i nie szczędzimy na składnikach i naprawdę do tego dania warto dodać całe masło. Już te dwie ostatnie czynności właśnie, jak dodanie czarnuszki i masła orzechowego, robimy na bardzo małym ogniu. Masło orzechowe też ma tą fajną właściwość, że zagęściło nam całą potrawę.